Rozdział 16. Miejscem bardzo drogim dla Borowicza i jego kolegów przez cały czas egzystencji w klasie ósmej był tak zwany Stary Browar. Obszerna posesja leżąca u wejścia na przedmieścia Gwizdowskie. Niegdyś istniała rzeczywiście w tym miejscu fabryka nadznego piwska. Z czasem właściciel jej zrujnował się doszczętnie, a całkowity interes poszedł w ruinę. Wielkie mury budowlane otaczające składy i piwnice stały pustkami. Dopiero po upływie lat kilku nabył wszystko za mało pieniądze, chudy Żydek z czarną brudką i za mniejsze jeszcze pieniądze przerobił browar i składy na lokale mieszkalne. Cały szereg tych budynków z niezmiernym podwórzem i ogrodami stanowił samoistną dzielnicę. Z jednej strony ograniczała ją wiecznie gnijąca rzeczułka, z trzech innych uliczki boczne. Wysoki, jakby więzienny mur z posępnymi bramami wychodzącymi na trzy strony świata biegł dookoła obszaru browarnego wzdłuż ulic sąsiednich. Ponad kanałem sterczał tylko mocny parkan z czterocalówek. Wielki dziedziniec był brukowany, a nawet przecięty w poprzek przez trotuar wyłożony marmurowymi płytami. Jednakże tuż obok chodnika istniały głębokie wądoły wybrane w ziemi nie wiadomo w jakim celu. Kiedy dżdżysty październik napełnił je wodą, miały one wszelkie pozory pułapek, zastawionych przez właściciela starego browaru, w celu chwytania żywcem lokatorów, którzy, nieuiszczone, komorne, trwonili w knajpach i cukierniach, a późną i ciemną nocą wracali do gniazd rodzinnych. Mieszkania, ceglanym równoległobokiem otaczające podwórzec, miały wyraz wcale nie weselszy od więzienia Mazas. Okna w nich były małe, Drzwi nieforemne, sienie jak pieczary pogrążone w wiekuistym mroku, schody śliskie i brudne. Na wprost bramy głównej wysuwał się z głębi dziedzińca gmach fundamentalny, a raczej ściana jego, bardzo wysoka i naga. Tu i ówdzie tkwiły w niej okna, znacznie później wmurowane. Stary tynk muru, obleczony niegdyś w zewnętrzną farbę, poobrywał się, spadł na ziemię i leżał tam zwolna, unicestwiony przez deszcze. Wątpliwa żółtaworóżowa barwa miejsc jeszcze trwających zamokła, i wynikały tam przeróżne mapy, zygzaki, dziwaczne kształty i wieczne symbole. Przypominały one rozmaite zjawiska tego padołu. Jakby dla stwierdzenia myśli Schellinga, że natura, zdążając ku wiekuistej refleksji, zawsze wraca do raz już utworzonych, a gdzie gdzie tkwiących postaci bytu. W tej oficynie mieszkali na piąterku rodzice Mariana Gontoli ósmoklasisty, jednego z kolegów Borowicza. Ojciec Mańka był nieznacznym urzędnikiem izby skarbowej. Mieszkanie Gontalów składało się z trzech małych, wilgotnych izdebek i kuchni. Mieściły się tam dzieci. Jakaś ciotka Matylda z ogromnymi kuframi, staruszka, babka. Maniek z dwoma braćmi, uczęszczającymi do niższych klas gimnazjalnych, mieszkał na górce. Od klasy piątej jak większość niezamożnej młodzieży klerykowskiej, całkowite utrzymanie swoje opłacał korepetycjami. Dawał ich dużo i pomimo bardzo niskiego wynagrodzenia, zarabiał tyle, że mógł dopomagać familii w jej ciężkim życiu. Górka mieściła się na strychu. Były tam ongi jakieś suszarnie. Całe poddasze zawalone było starymi deskami, krokwiami, to też właściciel domu bez wielkiego gniewu dał się nakłonić do przeforsztowania dwiema ścianami dużej, istniejącej już zagrody, wybicia w murze okienka, a drzwi w przepierzeniu. Tym porządkiem wyrosła na strychu odosobniona stacyjka. Gontola junior za własne pieniądze ozdobił mieszkanie piecykiem żelaznym, od którego rura zgięta w kształcie bagnetu, wychodziła na świat Boży przez otwór wycięty w szybie. Żeby się dostać na górkę, trzeba było drapać się z sionki bocznej po schodeczkach kuchennych, bardzo stromych, przebywać całą długość strychu między istnym lasem Belek i Krokwi. W zamian za te trudy dostępu otwierał się przed gościem z okna izby daleki widok na jedno z przedmieść klerykowa, na pola, łąki, wzgórza i sine lasy. Tuż przy domu widziało się stamtąd rozległy ogród. Parkan na podmurowaniu, wiszący nad rzeką, i pewne w nim miejsce zwane przez gości odwiedzających górkę dziurą Efialtesa. W kącie sadu, gdzie drewniany parkan stykał się z murem, pewna deska, przybita do górnego przęsła, jak wszystkie bretnagem, u dołu przegniatała daleko poza gwóźdź spajający ją z belką dolną i chadzała swobodnie na górnym punkcie oparcia, dając się łatwo uchylać w prawo i w lewo. Idąc kilka kroków po murku od dziury Efialtesa, znajdował się gruby dyl leżący nad rzeką, po którym z łatwością można było przebywać suchą nogą melancholijne fale topieli. Brzegiem kanału, a dalej na ukos od niego w górę, biegła między parkanami ku przedmieściu zamieszkało mu niemal wyłącznie przez Żydów uliczka. Tak strasznie błotnista i ubrudzona, że wszelkie jestestwo ochrzczone mogło ją zgruntować tylko w zupełnie wiarygodnych, nieprzemakalnych i bardzo wysokich cholewach. Jedynie ósmoklasiści umieli tędy skakać, po im tylko wiadomych głazach i wzgórkach do Ponte Rialto. Przybywać go wśród najgłębszej ciemności i o mackim znajdywać dziurę Efialtesa. Wędrowali tym szlakiem wszyscy, a najczęściej Zygier, Borowicz, Walecki, Pieprzojad i siódmoklasista Andrzej Radek. Gdy Gontala wracał ze swych kore po godzinie dziewiątej, dziesiątej, wypił na dole u starych herbatę i przybył do lokalu. Miał czas wolny lub chciał zobaczyć się z przyjaciółmi. Wówczas zapalał świecę i stawiał ją w oknie. Radek widział to światło wysoko w górze, niby daleką gwiazdę błyszczącą ze swego okna strzeżonego przez badel głogu. Zygier codziennie około godziny dziesiątej zmykał z przednosa lewa i szedł jeśli nie dogontali, to do Radka. Z tym ostatnim łączyły go węzły przyjaźni na śmierć i na życie. Ponieważ nie można było rozmawiać w norze Radkowej, gdyż za cienką ścianą podsłuchiwał chlebodawca, czyli dobroczyńca pan Płoniewicz, szli tedy najczęściej w ciepłe wieczory, jeśli nie do Mańka, to dróżką za przedmieścia w pole. Na górce zgromadzenia były zupełnie ubezpieczone. Zamykano drzwi prowadzące do lokalu i stawiano warte w kuchni przy schodach. Pełnili ją konamorę, dwaj młodsi gontalowie, których za to traktowano po koleżeńsku. Duszą i kierownikiem był Zygier. Dzięki jego wpływowi, kierunek i nastrój myślenia młodzieży kończącej gimnazjum zmienił się średnicowo. Nie wymagało to zresztą ani zbyt wielkiej erudycji, ani forsownego oddziaływania. Niby gwałtowny za usunięciem stawidła, wybuł wody z jeziora skrytego przed oczyma tych młodzieńców wwaliły się na obszary, które dotąd znali. Wielka poezja wygnańcza, historia rewolucji i upadków, prawdziwa historia czynów ludu, a nie jego rządu. Wieczyścię nowa krwią przysiąkła pełna żywotów, godnych pióra Plutarcha albo Karlajla. Ta samoistna, oryginalna kultura wciągnęła ich do swej głębi. Był to rezultat nieunikniony. Zakaz policyjny, traktujący geniusz Mickiewicza jako niebyły, usiłujący zniweczyć pamięć o czynach i życiu Kościuszki, wzmógł tylko ciekawość, energię, badania i miłość. Czytano rzeczy zabronione, ze zdwojoną starannością. Uczono się ich namiętnie i z uniesieniem, czego nie byłoby może, gdyby te dzieła były legalnymi, jak pisma Puszkina i Gogola. W szafce wyrzuconej przez rodzinę Płoniewiczów do pokoju radka mieściły się zniszczone, oddane na łaskę i niełaskę szczurom, utwory Mickiewicza i Słowackiego, historia Powstania Listopadowego, Mochnackiego, mnóstwo pamiętników z roku 1831 i 63, broszury polityczne, wydanie pisarzy okresu Zygmuntowskiego, przekład boskiej komedii dzieł Szekspira, powieści Wiktora Hugo, Balzaka itd. Wreszcie dosyć utworów literatury miejscowej. Radek przełknął to wszystko naprzód sam w ciągu trzechletniej samotności, a gdy się zaznajomił z Zegierem i ośmioklasistami, nosił rzeczy po rzeczy na zebranie. Każda przyniesiona książka była nowością, do której rzucano się z takim zaciekawieniem, z jakim dziś czyta się telegraficzne wiadomości w ostatnim dzienniku o najświeższych zdarzeniach w świecie politycznym. A więc, cóż mówił ten Dante w swym piekle? Co opisuje Szekspir w Królu Lirze? Cóż to jest ten faust? W rozmowach zestawiano książki przeczytane i równano utwory w sposób nieraz bardzo zabawny. Częstokroć wprost od Jerozolimy Wyzwolonej przechodzono do Eugeniusza Słu, albo do jakiej autorki wielkobrytańskiej, której nazwiska tłumacz polski wcale nie kładł w tytule dzieła, jakby dla uchronienia szanownej Lady od kompromitacji wobec publiki kraju przywiśleńskiego. I znowu z płomiennym zapałem sadzono wyprowadzone postaci, charaktery i sytuacje. Do każdego płodu myśli ludzkiej banda tych młodzików przychodziła z natręstwem i bezwzględnością, roztrząsała go nieraz z prostactwem, a najczęściej z zachwytem, który już drugi raz w życiu się nie powtarza. Gdy Borewicz przeczytał dziady, nie był w stanie z nikim mówić. Uciekł do najbliższego lasu i błąkał się tam, pożerany przez nieopisane wzruszenie. W zachwycie jego tkwiło coś bolesnego, jakieś przypomnienie mętne i zamglone, a przecież żywe, niby ciągle w uchu dzwoniący płacz, nie wiedzieć czyj, nie wiedzieć kiedy słyszany, a może niesłyszany nigdy, tylko razem z istnością poczęty w łonie matki, gdy brzemienna chodziła około uwolnienia męża z fortecy i w milczeniu płakała nad męką, nad klęskami, nad niedolą i boleścią ginącego powstania. Poezja i literatura epoki Mickiewicza odegrała w życiu Marcina rolę niezmiernie kształcącą. Przechodził wśród tych arcydzieł jak przez chłostę, jak między szeregami osób, które na niego patrzyły ze wzgardą. Dusza jego pod wpływem tej lektury mocowała się z własnymi błędami, ulepszała w sobie i staliła się raz na zawsze w kształt niezmienny, niby do białości, rozpalone żelazo rzucone w zimną wodę. Niemniej doniosłe zmiany przeżywali w tym czasie koledzy Marcina. Walecki, zbuntowany przeciw matce, kochał się w Buklu, którego mu objaśnił Borowicz i uczestniczył w badaniach przyrodniczych, rozwiniętych dalekologiczniej, gdyż Spinoza, Balfegor i inni wówczas już studenci medycyny w Warszawie słali kursy litografowne i stosowne podręczniki. Zygier kierował stałymi urzędowymi zebraniami w każdą niedzielę takie posiedzenie ktoś z uczestników obowiązany był przygotowywać rozprawkę treści dowolnej z książek, jakie miał w ręku ostatnimi czasy. Na nieurzędowych schadzkach u Mańka nie tylko czytano i rozprawiano o rzeczach literackich, ale także uczono się przedmiotów kursu gimnazjalnego zadanych na lekcje. Zmęczeni korepetycjami, które na przykład Radkowi, Guntali i Waleckiemu pochłaniały pięć, sześć i siedem godzin, przychodzili na górkę... Jak do stacji naukowej, żeby szybko wykuć lekcje. Tu gromadnie robiono zadania z trygonometrii, algebry, geometrii, co zmęczonym ułatwiło znakomicie prace jałowych, niekształcących podstawień i wyliczeń. Tu na spółkę uczono się czytać wiersze Horacego, tłumaczyć je i rozpatrywać, objaśnić Demostenesa, dochodzić jakim sposobem należy skandować chóry w Antygonie itd. Na zebrania niedzielne przychodzili również wolnopróżniacy. Choć wypracowania pisane polskie budziły w nich abominację, bynajmniej nie mniejszą jak dawniej upróżnienia rosyjskie. Zarówno tamto, jak to było poza klasą, a więc było zbyteczne. Nie można jednak twierdzić, że było wolno próżniactwo, nie ulegało jakiemu takiemu wpływowi zreformowanych literatów, wciąż naprzód idących. Owszem, Stara Gwardia wlokła się śladem Zegiera Waleckiego, Borowicza, Gontali, tylko żeby nie marnować zbyt wiele drogiego czasu, rżnęła po cichu w karty. Były nawet z takiej paczki formalne petycje do zarządu, ażeby ćwiczenia świąteczne połączyć z tanim, a również urzędowym preferkiem w myśl zasady «Omnetulit punctum cui miscuit utile dulci» Ale obłąkani, jak mówiono, literaci sprzeciwili się kategorycznie i nigdy górka nie spramiła się żulerstwem. Raz jeden tylko pozwolono sobie tam na bibę. Przy końcu trzeciego kwartału, na początku kwietnia, jeden z kolegów, syn kupca posiadającego najobszerniejszą i najstarszą w mieście piwnicę win, zawiadomił Mańka, że przyniesie wieczorem butelkę maślacza, wycyganioną od matki ze specjalnej, familijnej piwniczki. Gontala rozesłał wici z oznaczeniem początku zebrania na godzinę dziewiątą. Borowicz załatwił dnia tego swe repetycję nieco dłużej i dopiero przed dziesiątą wybrał się w stronę górki. Minąwszy chałupiny żydowskie, gdyż tamtędy szła wieczorna droga, ze względu na to, że bramy posesyj już o tej godzinie na głucho zamykano, miał skoczyć w uliczkę, gdy wtem, w kręgu światła padającym od jednej w tych okolicach latarni, spostrzegł wysoką personę w cylindrze i długim paltocie z bobrowym kołnierzem. Majewski, wyszeptał Borowicz, gorączkowo usiłując przyprowadzić do porządku spłoszone myśli i znaleźć niezwłoczny środek ratunku dla siebie i kolegów. Zanim cokolwiek przedsięwziął, zdołał instynktownym ruchem, wsunął się między sągi drzewa, ogromnymi kupami leżące na pustym placu przy samym wejściu w budnistą uliczkę, skurczył się, przykucnął i nie spuszczał oka z ciemnej sylwetki ruszającej się w mroku. Majewski zbliżył się do załuku, przez czas pewien stał tam, widocznie orientując się w sytuacji, a następnie puścił się w dół ku rzeczce. Kalosze jego chlupały w grząskich, lepkich, dopiero co rozmokłych bryłach wiecznego bajora. Laska, którą macał w ciemności drogę, stukała o kamieni tu i ówdzie leżące. Gdy już stanął nad brzegiem kanału, Borowicz wyszedł ze swej kryjówki i z odległości mniej więcej 30 kroków śledził jego ruchy. Majewski stanął przy przykładce i prawdopodobnie patrzył w szybki gontali błyszczące na wysokości, gdyż jego cylinder, widzialny w nikłym odblasku padającym z tego okna, pochylony był znacznie ku tyłowi. Borowicz zadarł także głowę i z niepokojem badał, czy z tego miejsca szpieknie dojrzał głów zebranych kolegów. Ani twarzy jednak, ani sylwetek nawet widać nie było. Czasami tylko na szybach przesuwał się powiększony cień jakiejś osoby. Z nienacka błysnęło światełko. To pan Majewski rozniecił zapałkę, utrzymując ją w ręku. Przebywał kładkę nad kanałem. Światełko wkrótce zgasło i Borowicz stracił z oczu postać stróża moralności uczniowskiej. Był najpewniejszy, że Majewski doskonale jest powiadomiony o szczelinę Efeltesa. Że już usunął deskę i jest w ogrodzie. Rozmyślając, jaką by sztuką dostać się co tchu na górkę i uwiadomić przyjaciół, zbliżył się cicho, stanął przy kładce i łowił uchem każdy szelest. Idąc za Majewskim, mógł wleść mu w ręce, zgubić siebie i wszystkich. Nie wiedział, co robić, którędy przełazić. Nagle usłyszał szmer tam, skąd go wcale się nie spodziewał. Wytężywszy wzrok, ze zdumieniem odróżnił figurę Majewskiego na tle parkanu. Czarna plama sunęła wzdłuż drewnianego ogrodzenia i była już o kilkanaście kroków w bok od Brzeg rzeki był zdawien dawna obmurowany. Na tym podmurowaniu stał parkan. Między nim a kanałem zostawało jakieś trzy ćwierci łokcia muru, po którym jak po wygodnej ścieżce można było chodzić aż do wielkich ścian nie dających się przebić. Bez drabiny u dwóch krańców drewnianego płotu. Borowicz zachichotał w głębi duszy. Rozumiał teraz, że Majewius otrzymał doniesienie, czy sam wyśledził, jak uczniowie łażą do żydowskiego sadu przez dziurę w parkanie, ale nie wiedział, którą deskę należy ruszyć na bok, żeby uformować przejście. Tego miał dosyć, widząc, że cień na słabo szarzających deskach posuwa się coraz dalej, chwycił oburącz dyr. Tworzący kładę i zaczął go z całej siły, a ostrożnie ciągnąć ku sobie. Przeciwległy koniec drewna dał się wydobyć z ziemi. Marcin spuścił go wolno na powierzchnię bagna w kanale i wyciągnął całą kładkę na swój brzeg bez szelestu. Odsunąwszy ją jak ku środkowi uliczki, zaczął się cicho skradać pod osłoną stosów tarcic tworzących tam istne budowle. Gdy już był naprzeciwko Majewskiego, przysiadł, zgarnął rękoma ogromną kupę gęstego i cuchnącego błota, urobił je na pigułę wielkości bochenka chleba i grzmotnął nią z całej siły w pedagoga wędrującego wzdłuż gzymsu po tamtej stronie rowu. Majewski jęknął głucho i stanął w miejscu. Borowicz lepił już tymczasem drugą kulę, jeszcze bardziej wolną, i natychmiast zrobił z niej właściwy użytek. Profesor widocznie stracił głowę, gdyż stał na miejscu bez ruchu i tylko głębokimi stuknięciami świadczył o celności pocisków. Borowicz nie ustawał. Przysiadł na ziemi, chwytał całe bryły i prał z wściekłością, czyniąc to przez ściśnięte konwulsyjnie zęby, szeptał do siebie: Masz psie, masz draniu, masz za teatr, masz za inspektorskie zebrania, masz za literaturę. Tyś mnie chciał do siebie podobnym. Masz, renegacie, masz szpiegu, masz szpiegu! W pewnej chwili Majewski przykucnął, pragnąc widocznie omylić wzrok napastnika. Borowicz dostrzegł ten manewr i podwoił szybkość bombardowania w sam cylinder. Myślisz, że cię nie widzę? krzyknął raptem Majewski po polsku, głosem jęczącym. Zapłacisz ty mi za to! Uczeń bił bez przerwy. Wówczas wychowawca podniósł się i co tchu ruszył w stronę kładki, szukając jej laską w ciemności. Wdzięczny Elef posuwał się z nim równo, chichocząc i bijąc go błotem bez przerwy. Stanąwszy w okolicach byłej kładki, Majewski potarł zapałkę o pudełko i oświetlił straszliwy dla siebie widok. Ławy nie było znajdował się tedy w istnej pułapce. Za plecami miał parkan wysoki na kilka łokci. Przed sobą głęboki ściek miejski. Krąg blasku nie dosięgał wybrzeża, na którym stał Borowicz, ale za to ukazał się w całej pełni twarz Majewskiego. Czarną od błota. Marcin skorzystał z tej chwili i trzepnął tę właśnie twarz ogromną skibą Bajora. Nauczyciel przez chwil pluł i charkał, a później wrzasnął. Gdzieś podział deskę! Marcin dał mu znowu respą z bryłami. Nie chcę wcale wiedzieć, kim jesteś, wołał Majewski. Niech cię wszyscy diabli wezmą. Dostaniesz dziesięć rubli, rzuć deskę w dawnem miejscu. Nowy grad pocisków zwalił się na jego głowę. Wreszcie Marcin znużył się i nasycił zemstę. Spostrzegłszy, że Belfer idzie znowu po się bez celu w kierunku raz już odbytym, Wsunął się między sągi, przemknął aż do końca parkanu i siadł, żeby odpocząć i patrzeć, co będzie dalej. Stamtąd widział, jak nieszczęsny więzień palił jedną po drugiej zapałki. Schylał się z tym światłem nad rzeką, beznadziejnie szukając brodu, jak próbował oderwać deskę z parkanu. Ciskał w bagno kamienie, siłą z muru wyrwane dla utworzenia grubelki. A wreszcie usłyszał niesmaczny plusk i domyślił się... Że to pedagog przebywa wśród rzekę Klerykowską. Wówczas chyłkiem zbliżył się ku niemu i, postępując krok w krok, prowadził oczyma ciemną sylwetkę zdążającą ku brukowanej ulicy. W świetle latarni, Majewski ukazał się oczom jego w postaci straszliwej. Było to istne monstrum stąpające na nogach szeroko rozstawionych, odzianych w kupę błota i przykryte cylindrem zmiażdżonym jak stary kalosz. Marcin zaśmiał się jeszcze i ruszył z powrotem. Szybko w dawnym miejscu przerzucił kładkę w lasu do ogrodu i wiadomym bocznym wejściem po zameldowaniu się młodym gątalom wbiegł na górę. Zgromadzeni tam byli wszyscy, a nie mogąc doczekać się Borowicza, opróżnili już pękatą butelkę maślacza. Twarze i oczy były wesołe, języki rozwiązane i nie próżnowały. Zygier leżał na łóżku gontali z rękoma założonymi pod głową, i szeptał coś. Wykładał czterem kolegom wolnopróżniakom, którzy współleżąc obok niego, patrzyli mu w oczy i słuchali. Przy stoliku gadał Walecki, podniecony winem i tem, co mówił. Na drugim łóżku siedzieli rzędem czterej wolnopróżniacy, którzy stanowili najbardziej prawe skrzydło tej prawicy. I ze skupieniem baczyli na ścianę i zdepki, puszczając kiedy niekiedy przez obie dziury nosa dym strugami, nad wyraz obfitami. Przy piecyku siedział na krześle Radek, z głową zwieszoną i wspartą na ręku. Płowa jego czupryna, pojedynczymi pasmami, sunęła się ku dołowi i leżała na czole i na pięściach. Gdy Borowicz wkroczył do izby, wszyscy zarzucili go pytaniami, dlaczego tak późno przychodzi. Marcin nabrał tchu, a raczej dymu w płuca i wysypał się i mówił. Zabierajcie o Andres klerykowi i manatki i rwijcie stąd skopa. – Co? Dlaczego? – wołano na oku. – Zabierajcie nam manatki, bo tu niezwłocznie może być rewizja. Nie ma o czym długo gadać. Jutro rozpowiem. To rzekłszy, spędził zygiera z posłania i sam rzucił się na nie. Wszyscy umilkli, przyglądali się Marcinowi, sądząc, że blaguje. Nagle Jędrzej Radek podniósł się ze swego miejsca i stanął w środku izby. Głowa jego sięgała pułapu. Włosy kosmykami spadły na czoło. Wzrok miał nieco przymglony, a raczej skierowany na coś bardzo dalekiego. Zimny, a osłaniający głębokie uniesienie pół uśmiech zlekka skrzywił górną wargę. – Słuchajcie, no, ja wam powiem – zaczął mówić swym twardym głosem. – Słuchaj, no, chłopie, idziemy – przerwał muzygier. Radek potrząsnął głową, cofnął się na swe miejsce, siadł tam i nic z tego, nic z wołowego zaczął śpiewać głosem szorstkim – ale mocnym jak szczęk stali pieśni nikomu nie nieznaną młoty w dłoń, kujmy broń. Zygier szybko rzucił się ku niemu, potrząsnął go za ramię i rozkazującym głosem zawołał Radek bądź cicho. Andrzej spojrzał na niego, kiwnął głową i mruknął. Cicho? No to cicho. Wszyscy spiesznie opuścili górkę, zbiegli ze schodów i minęli ogród. Za radą Borowicza wysuwano się przez dziurę Efialtesa pojedynczo i w pewnych odstępach czasu. Wkrótce wszyscy rozpieszli się na wszech strony świata, a w okolicy kanału zaległa zwykła, głucha cisza i pustka. Około godziny dwunastej z uliczki brukowanej dał się słyszeć łoskot kilku osób. To pan Majewski, przybrany i osłuszany w towarzystwie dwóch strażników miejskich, przebywał na miejsce, gdzie tyle wycierpiał. Stójkowi mieli ze sobą ślepą latarkę. Otarłszy ją z Nienacka zbadali miejsce. Wbrew twierdzeniom pedagoga Dell leżał nad kanałem, a dziury w parkanie opiekunowie bezpieczeństwa publicznego i teraz odszukać nie mogli. Pan Majewski wymagał, żeby siedzieć w tym miejscu pod osłoną nocy i czekać na rozbójników, którzy go zmasakrowali, ale strażnicy niezbyt gorliwie myśl te poparli. Przystawali w zasadzie na sam proces czekania, tylko nie nad brzegiem cuchnącego kanału, lecz w szynku, który, według ich zdania, mieścił się w odległości bardzo nieznacznej. Samemu panu Majewskiemu reprezentanci siły wykonawczej nie stawiali żadnych przeszkód co do zamiaru czatowania przy kładce. Chcieli mu nawet pożyczyć ślepej latarki. Ponieważ jednak noc była ciemna i wietrzna, a w okienku gątali światło zgaszone, więc i sam pan Majewski zdecydował się odłożyć zemstę ad kalendas grecas i ruszył do domu. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.